Dzień dobry. Zaczekaj. Zanim wpuszczę cię do pękniny, za przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Dobrze, mów cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli? Wpuszczę cię, tylko daj mi otworzyć bramę. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. Możesz. Znowu miałam spod... Ty też nie jesteś stąd? Trudno nazwać. To szumowiny. Nawet mroczne... Jak myślisz? Rozczarowujesz miłego pobytu w mieście. Uważaj, Njol. Bardzo do ciebie. Gil, nigdy to nie widziałem Njol tak. Nie mogę ich ignorować, Erin. Nie znam cię. Szukasz w pękninie kłopotów. Jesteś jedyną dobrą rzeczą, jaka przytrafiła. Zła od ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują czarne róże. Czarne róże mają w kieszeni całą pękninę. Ja jestem młot. Pilnuję dla nich ulic. Jeśli potrzebujesz zmieszać kogoś z błotem, jestem do usług. Ale jedynym sposobem na zdobycie ich była krew. Więc co chcesz wiedzieć? Czy ja ci wyglądam na kupca? Zdobądź ich zaufanie, a znajdziesz ją. Żartujesz? Mój brat, Elegia, pracuje w ich kryjówce. Kiedyś z nim pracowałem. Jeśli chcesz do nich dołączyć, poszukaj Brynjolfa na targowisku. Jestem pewien, że przyda mu się ktoś taki jak ty. Słyszał? Jeszcze niedawno mieszkał tutaj w pękninie, w sierocińcu po drugiej stronie miasta, ale chyba nawiał. Nie mogę powiedzieć, że go winię. Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Nie mogę teraz pieniędzy. Rozmawiać. Słyszałam twoją obietnicę spłacenia długu w terminie i z podwójnymi odsetkami. Kiesa napchana, ale w życiu to ani godziny uczciwie nie przepracowałeś, co? A, liczysz na darmowe informacje, he? Poza tym, chyba ci się trochę lekko w kieszeniach zrobiło, co? Gorzej, kiedy przepadnie złota szansa. Mam mało, a w mojej branży pomocnym dłoniom dobrze się płaci. Prosta sprawa. Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kramie. Potem podłożysz go Brand Shea tak, żeby niczego nie zauważył. Pewien jegomość... Dobrze więc. Przyjdź do mnie, kiedy się przygotujesz, a zaczniemy. Płacą nam, byś...
Jako, że nie jesteśmy Mrocznym Bractwem, nie zabijemy go. Zadbamy tylko, żeby kilka dni przesiedział w pudle. Ja jestem gotowy, a ty? Daj tylko znak. Kiepsko wyglądasz. Dobrze się czujesz? Pierwszy raz w mieście. Mam najlepsze ryby w całej... Zaczynałem mając tylko jedną wędkę. Szkoda, że tak samo dobrze nie idzie mi walka z ubóstwem tego miasta. Nivenor myśli, że tracę tylko czas, ale ja mam inne zdanie. Nivenor to moje... Mamy trochę odmienne zdanie. Staram się ją zabierać ze sobą do świątyni Mary na nauki u Maramala, ale ona, mój połów, idzie na sprzęt. Jedynym... Jeśli będziesz zmierzać w tamtym kierunku, byłbym wdzięczny, jeśli dost... Świetnie. Klepr zapłaci ci, gdy dotrzesz z listem. Proszę. Chcesz coś kupić? Tylko to, co widzisz. Rozejrzyj się. Pamiętaj o datku. Wszystko, co mam, jest na wystawie. Naprawdę. Ogromcie wrogów niczym giganci. To wszystko może być wasze za jedyne 20 złotych septimów. Wróć, gdy zechcesz wydać więcej złota. Bogowie wiedzą, jak bardzo jest mi potrzebne. Mam najlepsze jedzenie w Sky. Rozejrzyj się. Tylko to, co widzisz. Rzeźnik z Elin... Pokazał mi, jak ścierać na proszek zęby lodowych. Zapasów nigdy za wiele, więc dzięki. Zaczynałam obawiać się, że się skończą. Mieszkają pod miastem, w szczur. Przez nich ciężko zwykłym ludziom zarabiać na życie. Choć na twoim ostatni podróżnik, który... Uważaj na siebie. Podobno jakiś smok ma tam leże. Tak, mieszkańcy... Jeśli nie chcesz stracić głowy ani sakiewki, radzę trzymać się z daleka. Wszystko dzięki oryginalnemu eliksirowi krwi Halberdów. Jesteś tu, by zobaczyć, jak Balimund wyczynia cuda ze stalą? Hmm? Chcesz robić to, co ja? Dobrze. Kowalstwo krąży w naszych... Sekretem jest moja kuźnia. Cóż, nie przeczę. Zrobisz to? Dziękuję. 10 szczypt soli. Rozejrzyj się. Najlepszą broń i pancerze. Pamiętaj, nadadzą się tylko prawdziwe sole ogniste. Kuźnia zauważy. Wszystko może być wasze za jedyne. Co dziś sprowadzacie do Balimunda? Naprawy, zakupy. Ludu pękniny, usłysz me słowa. Powrót smoków to nie przypadek. To tylko jeden. Jeśli masz pieniądze, witam, ser. Pierwsze słyszę. Jest tam. Możesz go tam poszukać. O ile uda ci się przedostać żywcem przez szczurze nory. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy.
Odwiedź nas jeszcze. Mam nadzieję, że przeszkadzasz mi nie bez powodu. Nauki pokornej. Niech spłynie na ciebie łaska Mary. Naturalnie. Teraz najbardziej przyda się pieniądz. Dziękuję. Obiecuję, że środki... Wspaniale! Mara! Organizujemy także uroczystości zaślubin. Domeną ma... Niełatwo docenić jej dary w tych mrocznych czasach. Nie, nie, ale postrzegaj jej światło jako latarnię podczas... Bez obrazy, ale... nie. Ty też nie jesteś stąd? Maven przekupiła niezliczonych urzędników. Ma przyjaciół w cesarskim mieście i otwarcie współpracuje z gildią złodziei. Niedawno rozmawiałem. Zapłaciłem Sibie... Nie. Nie u... Rozmawiaj z Sibim w moim imieniu. Dobrze, czy... Idź do dobrze zapłacę za twój czas. Po prostu zostaw kazania w świątyni i pozwól. Nie mam pojęcia. Ale cokolwiek zrobił, musiał wkurzyć Maven. Cóż, nie lubię strażników i więzień. Może powinieneś. Bez nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z pracownika. Daj coś do picia. Spotkamy się za miastem. Zaskę twój łeb na wód. Jak sobie się za miastem. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Moje umiejętności w boju są niezrównane. Masz szczęście. Jeśli zmienisz zdanie, będę tutaj.
Chyba dam radę coś zrobić z twoją twarzą. Zakładam, że jesteś tu w charakterze klienta? Mam przemodelować twoją twarz? W rzeczy samej. Położyć się pod nożem rzeźbiarza ciała to nie zabawa. Potrafię o siebie zadbać. Nie mam do ciebie żadnej sprawy. Mam nadzieję, że stać cię na Wokół jest pełno starców. Nie wiem, jak mógłbym ci pomóc. Urzekła mnie twoja historia. Jasne. A może pilnuj własne... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Miłego dnia. Zamieniam się w słuch. Zamieniam się w słuch. Trzymaj się mnie, a nigdy się nie połapię, że tu jesteś. Mam nadzieję, że Pania stać się. Nie dajemy tu nic za darmo. Mogę ci coś doradzić? Masz tu pec. Ale ja mogę nie zechcieć. Wokół jest pełno starców. Cóż, zadekował się w szczurzych. Z tego, co słyszałem, to szurnięty staruch. Trzeba mieć nie po kolei w głowie. Ukrywa się w szczurzych norach. Uważaj. Nie. Dzięki za komplement, Delvin. Trzymaj się z dala od kłopotów, albo będą. Dlaczego? Myślisz, że to śmieszne? Problem w tym. Hej, tutaj. Napij się jednego na koszt. Na dole, w labiryncie szczurzych nor. Już ci mówiłem. Becker i ja jesteśmy razem. Nie mam do ciebie żadnej sprawy. Bo jestem ostatnią rzeczą, jaką... Zamienił się w słuch. Nie powinnaś zdradzać Beckera. To dobry facet. O czym ty mówisz? Daj spokój. Wszyscy wiedzą o tobie.
sobie. Co? Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. Delfin? Jakim cudem? Więc Delfin, lepiej wejdź do środka i powiedz mi, jak udało ci się mnie znaleźć i czego chcesz? Wejdź, wejdź! Nie możemy rozmawiać o tym w szczurzych norach. To zajmie tylko chwilkę. Ten się zawsze zacina. O, proszę. Jeszcze tylko chwilkę. Nóż? Książka? Zrobione. Proszę, wejdź. Czy tak lepiej? Teraz możemy porozmawiać. Więc Delfin wciąż... Myślałem, że do tej pory zdążyła zrozumieć, że nie ma nadziei. Jeszcze do tego nie doszliście? Alduin, smok z zarania czasów, który pożera dusze zmarłych. Nikt nie ucieknie przed jego głodem, ani tu, ani w zaświatach. Alduin pożre wszystko. Próbowałem im powiedzieć. Nie chcieli słuchać. Durnie. Wszystko się spełnia. Mogłem jedynie obserwować nadejście naszej zguby. Tak. Tak. Widzisz? Wiesz, ale nie chcesz zrozumieć. O tak. Wszystko zostało przepowiedziane. To początek końca. Alduin powrócił. Tylko smocze dziecię może go powstrzymać. Ale o żadnym smoczym dziecięciu nie słyszano. Wygląda na to, że bogowie mają nas... Co? Czyli wciąż jest nadzieja. Bogowie nas nie opuścili. Musimy iść. Szybko. Zabierz mnie do Delfin. Mamy wiele do omówienia. Ale... Daj mi jeszcze chwilkę. Muszę zebrać kilka rzeczy. Tego mogę... potrzebować. Nie, nie. Bezużyteczne śmieci. Gdzie ja położyłem swój opatrzony przypisami Anua? Jedną chwilkę. Wiem, goni nas. Ale nie wolno nam zdradzać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. Ha? Wciąż tu jestem. Czym mogę służyć, mój tanie?
Chodź. Dzisiaj sobie podjem, kochanie. Chodź! No! Ostrożnie!